to właśnie gitara Kasi Popowskiej, z którą za chwilę, mam nadzieję, uda nam się porozmawiać. I teraz do mnie. Dziewczyna z gitarą, Kasia Popowska, obok mnie. Cześć. Cześć. Czy my jesteśmy na żywo? Nie, nie jesteśmy na żywo, okay. Ale będziemy udawać później, że jesteśmy na żywo. Nie, no żartuję, oczywiście. Okay. Wystąpiłaś przed chwilą na dużej scenie. To świadczy o tym, że twoja piosenka była dużym przebojem. Zaskoczona? No, bardzo jestem zaskoczona. Bardzo duże szczęście występować na takiej scenie i spełnienie marzeń. Ja nie wiem do końca, co się dzieje, ale cieszę się, że mogę wyjść przed publiczności. Może to sen? Może, ale w takim razie niech mnie nikt nie uszczypnie, żeby to się nie skończyło w takim razie. Czy widzisz podobieństwo w swojej piosenki do piosenki Imani You Will Never Know? Na pewno jakieś podobieństwo aranżacyjne i na pewno rytmiczne jest. To się zgadzam, przyznaję wszystkim rację. Natomiast uwierz mi, w życiu bym... To znaczy, oczywiście jest to fantastyczna artystka, ale nigdy się nie przyszło do głowy, żeby się nią inspirować. Także to jest w pewien sposób jakby pochwała, że gdzieś tam odnajdują te same klimaty, bo to była fajna piosenka. A potrafiłabyś zanucić You Will Never Know? I will never show that I'm down when I feel what I've been told. Coś takiego. A jak będzie się nazywał twój najbliższy hit? Piosenka pod tytułem Tlen to będzie drugi singiel, to już mogę zdradzić. O takim samym tytule będzie płyta, która ukaże się już we wrześniu. Także tak. A zdradzałaś komuś tę informację o tlenie? Zdradzałam tytuł, ale nie było to jednoznaczne, że to jest też tytuł drugiego singla, także jesteście pierwsi.